ruszają. Ponownie starcie pomiędzy rycerzami z Bytomia. Z pewnością możemy już ogłosić, że zwycięży rycerz z Bytomia. Na pewno będzie to ten w niebiesko-czarnych szatach. Nie wiadomo jeszcze pozostaje kolor hełmu. Czy hełm czerniony, czy wypolerowana stal? Obaj panowie znają się od dawna, po wielokroć stawali ze sobą podczas treningów i przyjacielskich starć. I to też tak naprawdę była dla nich pewna przeszkoda. Znają się bardzo dobrze, więc ciężko czymś zaskoczyć przeciwnika. Wynikiem 9 punktów do 7 zwycięża strażak. Następna walka będzie pomiędzy Tymkiem Opalińskim a Piotrem Janelem. Niestety nie da się tego inaczej ustawić, więc damy mu... I prosiłbym, aby Michał... przepraszam. Aby Dawid Duczek i Łukasz Gawlik też byli już gotowi do wejścia po zakończeniu tej walki. Bytomski rycerz obdarzony szarfą. Czyżby damy wierzyły w jego zwycięstwo w turnieju? Wszystko się okaże. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że Piotrek już dzisiaj walczył z Tymkiem i niestety dla niego Tymek okazał się lepszy. To będzie rewanż. Stoją w polu pan Tymoteusz Opaliński i pan Żamel z Bytomia. I ruszają do boju. Oba już solidnie zmęczeni. To na tym etapie turnieju nie dziwi. Ale perspektywa zwycięstwa dodaje sił. Ależ dynamiczne starcie. Były próby przechwytu, próby obalenia. Pan Tymoteusz zaplątał się w liny, które otaczają pole turniejowe. Jego przeciwnik honorowo zaczekał. Wszak nie bije się przeciwnika, który nie jest w stanie się bronić. Dobrze, jesteś! Dobrze! 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 Dobrze!
I koniec, koniec. Dziewięć do ośmiu dla Piotra Dżamela z Bytomia. Bytom ponownie górą. Przeciwko niemu pan Dawid Dyczek. Będziemy gotowi. Walka! Wyjątkowa dynamika. Z boku krzyczą, niech się zmęczy. Obaj są zmęczeni. Była próba podłożenia nogi, obalenia. Czasem takie akcje obracają się przeciwko temu, kto ich używa. Można łatwo stracić równowagę. Spieli w zapasach. Pan w nogę! I mieczem teraz! Stop! Stop! I stop! Koniec czasu. Zwycięża minimalną różnicą 10 do 9 pan Dawid Dyczek. No i mamy piękną, ciekawą sytuację. Wszyscy mają po jednym zwycięstwie. Przyjacielskie pozdrowienie. Odpadł fragment opancerzenia. Wymieniana rękawica. Dziękuję.
i ruszają dalej. Strony bytomskiej drużyny. Jeszcze jakieś 15 sekund. Jeszcze kilka sekund. Koniec. Par widać do skwera. I wycieńczenie. Zwycięża pan Tymoteusz Opaliński. Skłania się przed lożą dam. I zapraszamy Piotra Tymczyka i Dawida Dyczka. Obaj panowie w szwankach. Sędziowie gotowi? To jest ostatnia walka tego turnieju, proszę państwa. Ostatnia walka. Po niej sędziowie zliczą punkty. W tej grupie finałowej każdy walczył z każdym. Sędziowie zliczają ilość zwycięstw. Tak naprawdę wszystko jeszcze może się rozegrać. Obaj zawodnicy wcześniej zostali nagrodzeni przez Loże Dam szarfami. Widać pomarańczowe szarfy na ich ramionach. Łaska dam stoi za oboma. Tylko i wyłącznie umiejętności decydują. Koniec czasu. Czekamy na wynik. Jednym punktem Leo Kordę górą. Leo Kordę! Ładnie od Bytomia zwycięża. Okej?
się nazywa wygrać w stylu. I ogłoszenie wyników dla Państwa, zaraz wręczenie nagród. Na finalistów proszę na pole turniejowe przed lożę dam. Ogłosimy wyniki. Tych, którzy jeszcze tu ustali na nogach. Stoi już pan Tymoteusz Opaliński, idzie pan Dawid Dyczek. W czwartym grunwaldzkim turnieju miecza długiego srebrny miecz Grunwaldu. Czwarte miejsce zajmuje pan Łukasz z Bytomia, zwany strażakiem. Trzecie miejsce i prawo do wystąpienia w złotym turnieju zdobywa pan Dawid Dyczek. Drugie miejsce i takoż prawo do wystąpienia w złotym turnieju otrzymuje pan Tymoteusz Opaliński. Właśnie tym turniejem zasłużył na to, żeby go panem nazywać. Pierwsze miejsce, prawo do wystąpienia w złotym turnieju grunwaldzkim i tytuł zdobywcy srebrnego miecza Grunwaldu należy się panu Piotrowi z Bytomia. Brawo, wiwat Bytom! Chciałabym powiedzieć, że może nam serdecznie dziękuję wszystkim zawodnikom dzisiejszego turnieju. Bardzo przyjemnie się na Was patrzyło i jeszcze przyjemniej się Was słuchało. Teraz nastąpi moment wręczenia nagród. Miejsce czwarte. Znakomity Łukasz Gawlik. Zapraszam. Zapraszam. Proszę o podejście. Dla Ciebie nagroda jest zacna. Są to... Tak, nagroda od Mirka Markowskiego, troszeczkę tak jakby w drużynie. Kazał jeszcze przekazać, jak już zapewne słyszałeś, że 5 razy czwarte miejsce. Miejmy nadzieję, że Twoje jest to ostatnie. Brawo! Przepraszam, trzecie. Trzecie, pan Dawid Dyczek. Zapraszam. Tutaj piękne nagrody, sponsorowane przez Armoris. Proszę, nie spadnij, proszę.
Dziękujemy. Dla Tymoteusza Opalińskiego zapraszam. Nagrodami jest kaptur pikowany od Aketonu oraz bony od Łobosa i bonum Sartores. A teraz nagroda, na którą wszyscy czekamy. Nagrodę za pierwsze miejsce otrzymuje niezwyciężony, jakże wygadany Piotr Dyńczyk. No cóż mogę powiedzieć? No kurde! Zapraszam. Również książka Zawisza Czarne do poduszki w wolnej chwili.